mają zdolność samoistego odradzania, odnawiania się. Odnawianie jest procesem ciągłego odtwarzania lasu. Naturalne odnawianie lasu pozwala w sposób harmonijny łączyć zagadnienia pozyskiwania drewna z trwałym istnieniem lasu i podobnie jak to się dzieje w lasach naturalnych, gdzie obumierające stare drzewa zwalniają miejsce następnym, młodszym generacjom. Ponadto naturalne odnawianie zapewnia zachowanie rodzimego drzewostanu, najlepiej środowiska. Najlepiej przystosowanego do życia w danych warunkach środowiska. Las naturalnie odradza się. Gospodarowanie w takim lesie. Las naturalnie odradza się w samosiewów lub odrośli. Gospodarowanie w takim lesie polega na zastosowaniu odpowiedniej techniki cięć oraz odpowiedniego długiego okresu. Warunkuje je stan gleby umożliwiający powstawanie i utrzymywanie się nalotów, obfity urodzaj nasion oraz czynniki środowiska, światło czy słaba konkurencja innych gatunków roślin sprzyjają rozwojowi siewek. Przed nami widnieje drzewostan pochodzenia naturalnego wieku około 135 lat. Jest to dominujący na tym terenie rezerwatu zespół określony jako leszczynowo-świerkowy las mieszany. Ważną cechą każdego zbiorowiska jest jego struktura pionowa, stanowiąca piętro, stanowią drzewa, pod ich koronami rosną przedrosty drzew i krzewy stanowiące warstwę podszytu. W warstwie przyziemnej ruda leśnego występują zioła, tużce trawy, ruszaki i tym podobnie. Ma ładnie. Ale ciężko się czyta, bo tutaj z tej strony. Ja dlatego trzymałam z tej strony.